Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. Przed nami odcinek numer 10 i tematem tego odcinka jest HR i menadżer jako coach budujący siłę psychiczną pracowników. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie. Gdyby spojrzeć na to, o co mnie najczęściej w ostatnich czasach pytają klienci, to zdecydowanie utrzymanie mobilizacji, motywacji i dobrej energii w zespołach to jest najważniejszy temat. I od kilku już podcastów na tym się właśnie koncentrujemy. W podcaście numer 7 serii o rozwoju ludzi profesjonalnie opowiadałam o tym, jak ogólnie wzmacniać odporność psychiczną ludzi. I tam koncentrowaliśmy się na modelu i kwestionariuszu Mental Toughness 48. Tam też znajdziesz pewien zestaw działań, jakie można podejmować, aby pracować nad 4 kluczowymi elementami odporności psychicznej. Tym razem poszłam głębiej. Teraz skupiam się na tym, jak wzmacniać fundament odporności psychicznej, którym jest właśnie siła psychiczna pochodząca z pewności siebie i wiary we własne umiejętności i we własne możliwości. W ramach tego podcastu przygotowałam dla Ciebie nagranie z webinaru, jaki miałam przyjemność prowadzić w ostatnim czasie, właśnie pod kątem tego, jak HR i menadżer może w formie coachingowej, stając się coachem dla swoich ludzi, budować ten aspekt odporności psychicznej, czyli siłę psychiczną. Myślę, że to, co jest niesamowicie ciekawe w tym nagraniu, ale uważaj, bo trwało ono ponad godzinę, są właśnie pytania, które się pojawiają na koniec tego webinaru, gdzie zobaczysz, na co szczególnie zwracają uwagę czy HR-zy, czy menadżerowie pod kątem budowania siły psychicznej ludzi. Zanim jednak już zaproszę Cię do posłuchania tego, tak jak mówię, dość długiego webinaru, chcę Ci jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Często jest tak, że zapisując się na moje webinary dla HR czy dla menedżerów, zgłaszają się osoby i mówią, że chcą znaleźć rozwiązanie, które mogą potem wykorzystać do pracy z innymi. Natomiast to jest bardzo ciekawe, to jest to, że trudno jest pracować nad czymś u kogoś, jeżeli najpierw sam się tym nie zaopiekujesz. Czyli mówiąc dosadniej, jeżeli chcesz się zastanawiać nad tym, jak budować siłę psychiczną swoich ludzi, warto naprawdę najpierw się zastanowić nad tym, czy Twoja siła psychiczna nie wymaga takiego wzmocnienia. I szczególnie mocno to obserwuję, pracując właśnie z menedżerami, kiedy ostatnio stworzyliśmy program self-coaching, program, w ramach którego pracujesz między innymi nad swoją siłą psychiczną, jak często zgłaszają się menedżerowie czy osoby z HR i mówią: wiem, Ela, że na moim stanowisku prawdopodobnie nawet nie powinnam nad tym pracować, czyli na przykład nad swoją siłą psychiczną, no ale tak jest, że jednak muszę. I ja, zanim właśnie zaproszę Cię do posłuchania webinaru, w którym będziesz się zastanawiać, jak budować siłę psychiczną Twoich ludzi, mocno zapraszam Cię do tego, żeby najpierw się zastanowić, a w skali od 1 do 10, gdzie jest Twoja siła psychiczna. Jeżeli jest to mniej niż 10, to zdecydowanie najpierw też warto zacząć od siebie. I to, o czym opowiadam w webinarze, możesz zastosować i do swoich ludzi, ale też zdecydowanie do siebie. Jeżeli natomiast masz ochotę też popracować nad swoją motywacją, siłą psychiczną i nad wieloma aspektami, to także zapraszam Cię na self-coaching program,
Więcej informacji o tym programie znajdziesz na www.tdischoolofcoaching.pl/scp. A teraz już zapraszam Cię do posłuchania webinaru. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawy webinar, kolejny ciekawy webinar, w którym będę mówić HR i menadżer jako coach budujący siłę psychiczną. I tu są dwie tak naprawdę bardzo ważne rzeczy, które się wydarzą w tym webinarze, na które chciałabym zwrócić uwagę. A mianowicie tak, po pierwsze, my będziemy mówić o Waszej roli jako coacha. Ja za moment powiem, że jako menadżer czy jako HR pewnie jesteście w bardzo różnych rolach. W tym webinarze będę Wam bardzo mocno chciała pokazać, jak można być coachem, jeszcze mocniej coachem, dlatego że jak patrzyłam na Waszą listę, jakby na listę osób, które się tutaj zgłosiły, to w ogromnej mierze pochodzicie z HR. W związku z tym w ogromnej mierze macie te umiejętności coachingowe, tak? Natomiast ja Wam będę chciała powiedzieć, pokazać może trochę na innym poziomie, może coś dodatkowego, ale zdecydowanie będę się koncentrować na Waszej roli jako coacha. I to jest jedna podstawowa rzecz, tak? Co bardzo ciekawe, jedna z Was, jedna z osób, która się zapisywała na ten webinar, napisała, że ta trudna sytuacja tak naprawdę spowodowała, że Wy w tej roli HR-owej, mówię teraz na przykład o HR-ach, jesteście naprawdę w bardzo różnych butach, tak? Jesteście tymi, którzy najwięcej muszą oddzielić odpowiedzi na te tarcze antykryzysowe, jesteście właśnie pocieszycielami, jesteście też tymi odzwolnień, jakby, jak to ktoś powiedział, ciekawe, jaką jeszcze będę musiała nosić, że tak powiem, tą czapkę, nie? Tak się mówi, że różne kapelusze noszę, tak samo jaką jeszcze. I ta coachingowa jest taką tak naprawdę nową, dodatkową, albo może nie nową, bo jakby myślę, że w ogromnej mierze byliście też coachami. Natomiast to, na co ja położę ogromny nacisk na tym webinarze, to jest na drugą część, a mianowicie jak budować siłę psychiczną ludzi. Czyli to nie będzie o tym, jak w ogóle być coachem, tak? Bo wydaje mi się, że macie za wysoki poziom też umiejętności, żebyśmy na tym webinarze bawili się ogólnie w coachowanie, natomiast pokażę Wam, jak wykorzystać te umiejętności coachingowe i w roli menedżerskiej, i w roli HR-owej, żeby budować konkretną rzecz, a mianowicie siłę psychiczną, bo to jest coś, co jest i będzie ogromnie, ogromnie potrzebne. I ja myślę, że tak jak ja często powtarzam, że każdy kryzys tak naprawdę niesie wiele dobrego, tak? Jakkolwiek na to popatrzymy. I ja przypominam się ta sytuacja, jak Wam kiedyś opowiadałam, że w 2008 roku, kiedy przyszedł ten wielki kryzys taki finansowy. Ja w tamtym etapie pracowałam, na tamtym etapie pracowałam w Irlandii, byłam menadżerem do spraw rozwoju w AIB, w banku. I jak przyszedł kryzys, to u nas się skończyły wszystkie szkolenia zewnętrzne i można powiedzieć koniec rozwoju. Ale to był najlepszy okres rozwojowy dla mnie, dlatego że wtedy wszystkie szkolenia tak naprawdę trzeba było prowadzić samodzielnie. Jak sobie pewnie wyobrażacie, stanąć i prowadzić w języku angielskim dla osób, dla których język angielski jest też językiem obcym, to jest kompletnie inna rzecz niż stanąć i prowadzić szkolenie w języku angielskim dla ludzi, dla których jest to język ojczysty. I gdyby nie tamten kryzys, w życiu bym chyba tego nie zrobiła, a dzięki tamtemu kryzysowi tak naprawdę ja nabyłam niesamowite kompetencje, które do dziś wykorzystuję właśnie też szkoląc w języku angielskim. I dlatego też, tak jak ktoś powiedział, ciekawe, jakie jeszcze wyzwania przed nami tak naprawdę postawi koronawirus, to ja myślę, że jeszcze mocniejsze wejście w rolę coachingową można postrzegać tak naprawdę jako takie ciekawe wyzwanie, jeżeli tylko będzie na to czas. I idąc dalej, czyli tak naprawdę ja bym powiedziała tutaj najpierw, jakie są cele, jakby jakie sobie cele postawiłam, słuchajcie, na ten webinar dla Was. A więc tak, po pierwsze właśnie pokazać, jak się pracuje nad wzmacnianiem siły psychicznej. I teraz, tak jak powiedziałam, to nie będzie ogólnie jak coachować, tylko jak nad wzmacnianiem siły psychicznej. I część z osób, tutaj widzę też, co się witaliście, też wiem z listy osób, Wy jesteście w ramach self-coaching program, programu, o którym też później trochę powiem. W związku z tym Wy pewnie będziecie już widzieć, jak będę się odnosić do modelu, który dla nas jest jakby fundamentem w coachingu. Także dla Was to może być pewnego rodzaju tutaj przypomnienie. Drugi cel, jaki sobie postawiłam, to to, że oprócz pokazania, bo ja Wam chcę pokazać, jak ja jako coach pracuję z ludźmi na tym, tak? I dzięki temu jakby Wy możecie sobie to zabrać, popatrzeć, jak ja mógłbym to zastosować do pracy w tym webinarze. Macie 60 minut, odpowiadając od razu na Twoje pytanie, już zaraz o tym powiem. Trzecia rzecz, bo Maciej zadał pytanie, jak długo będzie trwać webinar. Trzecia, czyli kolejna rzecz, którą chcę pokazać, to oprócz wchodzenia mocne w coaching, to będę Wam chciała pokazać, jak coachingowo, metodami coachingowymi możecie pracować nad tą siłą psychiczną. I oczywiście na koniec powiem Wam o programie, do którego Was będę zachęcać, dlatego że uważam, że jest jakby fenomenalnym wsparciem na dzisiejszy czas.
Idąc dalej, bo osoby o strukturze w głowie mówią hola, hola, ale proszę nam powiedzieć, ile to będzie trwać. Słuchajcie, 45 minut do 60. Dlaczego mówię, że maks jakby 60, bo to zobaczymy, jak będzie jakby iść tutaj, jak będzie to całe trwało jakby z moją tą prezentacją. Natomiast zdecydowanie chciałabym mieć też przestrzeń dla Was na takie pytania i na sesje. I to, co mi się bardzo dobrze sprawdza, to jest tak, że ja mówię, słuchajcie, tu się mniej więcej kończę ta część formalna webinaru i teraz ci z Was, którzy mają tylko i wyłącznie tyle czasu, bo tak sobie zaplanowali, jakby mogą już tak powiem skończyć, natomiast ci, co mają ochotę na zadanie dodatkowych pytań, bo zawsze mi się wydaje, na to nam brakuje czasu, to ja przewidziałam trochę czasu, żebyśmy sobie trochę o tym podyskutowali, także to będzie. Nagranie, jak zawsze, słuchajcie, po webinarze dostaniecie e-mail, gdzie będzie napisane, gdzie jest link do nagrania. Jeżeli będziecie mieli ochotę się podzielić tym nagraniem, może jakby inni HR-zy czy inni menedżerowie też chcą nad tym popracować, nie ma problemu. Tam będzie też informacja, jak długo będzie to nagranie. Słuchajcie, o czym będę mówić w całym tym webinarze? Jakby na co chciałabym położyć nacisk? A więc tak, po pierwsze chciałabym naprawdę na wielki moment jakby tutaj na moment zatrzymać się i popatrzeć sobie, co się obecnie dzieje. Ja te webinary prowadzę już od ponad 2 miesięcy i ja widzę tak naprawdę, jak oczywiście pandemia, ta cała sytuacja, jak to się zmienia i jak to wpływa na nas, jako na ludzi. Tak? Ja też pracując coachingowo czy trenersko z moimi klientami, też widzę, jak kompletnie nowe wyzwania się pojawiają. I chciałabym to na moment zatrzymać po to, żebyśmy sobie powiedzieli, jaka siła psychiczna jest teraz nam potrzebna. I potem przejdę do tego modelu odporności psychicznej, ale tam się skupię przede wszystkim na sile psychicznej i opowiem, jak to się coachingowo wzmacnia i jak my jako właśnie HR-zy czy menedżerowie możemy to robić, będąc tymi coachami i co dalej. Czyli gdybyście chcieli nad tym dalej popracować, to jak można to dalej zrobić. A, słuchajcie, dla tych, co mnie nie znają, to tylko słów kilka, żebyście też wiedzieli, jakby skąd to doświadczenie będzie szło. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w wielu krajach. Na dzień dzisiejszy ja się tak naprawdę koncentruję na dwóch tematach, na przywództwie i na talentach. I prowadzę między innymi zajęcia właśnie w ramach studiów Executive MBA, także to, o czym ja Wam będę tutaj opowiadać, to w ogromnej mierze będzie takie bardzo, bardzo praktyczne, bardzo ugruntowane. I tak jak mówię, czasami może dla niektórych z Was, myślę, że to bardziej z perspektywy menadżera, możecie mieć takie poczucie, że to jest naprawdę już trochę za szczegółowe albo za wysoki poziom tej wiedzy. Ja nie chcę aż tak dobrze rozumieć tego coachingowo, ale powiem Wam szczerze, że tak trochę jakby założyłam, że w tym webinarze ja Wam chcę trochę kulisy coachingu zdradzić, żebyście zobaczyli tak naprawdę, jak się nad psychiką, tak można powiedzieć, że tak powiem, człowieka pracuje. I tak będę Wam o tym opowiadać. Dobrze. To, co pewnie też ode mnie otrzymujecie i widzicie, że możecie się spotkać jakby z dwoma brandami, z dwoma markami. Talent Development Institute to jest to, co tutaj występuje i prowadzę webinary typowo ich i podcasty dla HR-ów, dla coachów i trenerów, albo takie typowo rozwojowe, to TDI School of Coaching. Przechodzimy do merytoryki. Słuchajcie, co się dzieje? Oczywiście no nie można powiedzieć, że nie ma już COVID-19, bo jak najbardziej jest, natomiast ja powiedziałam, że jest niby normalność, a jednak, czyli co to oznacza, że jest niby normalność, a mianowicie niby wszystko jest w porządku, bo jakby zaczynamy odmrażać gospodarkę, zaczynamy odmrażać biznesy, ale mentalnie podejrzewam, że jeszcze będzie dużo czasu, zanim tak naprawdę będzie taka normalność, jakby to można było nazwać. Nawet nie wiem, czy my w ogóle wrócimy do takiego samego stanu, w jakim byliśmy wcześniej. Myślę, że dla wielu z nas, dla nas w roli pracowników, pracodawców, mocno to naruszyło różne rzeczy, które trzeba teraz też wziąć pod uwagę. Co się też dzieje, oczywiście w waszych biznesach to może różnie wyglądać, ale można powiedzieć, że ponieważ jednak te zwolnienia się jakby zdarzają, mają miejsce w wielu organizacjach, a cele bardzo często pozostają te same, to mamy jakby te same cele, ale coraz mniejsza ilość osób. Czasami jeszcze ambitniejsze cele, tak? Bo jakby trzeba gdzieś ten budżet nadgonić. I to, co się też jakby wydarza, to bardzo często ludzie muszą jakby przejmować nowe role, nowe obowiązki, co też nie jest jakby komfortowe. Oczywiście prawdziwa WUKA. Ja nie będę tutaj rozwijać całego skrótu WUKA, myślę, że wiecie, ale ta nieprzewidywalność, te tempo zmian, ta niepewność jest tak naprawdę ogromna i z perspektywy naszej ludzkiej, tak, co się wydarza,
marzy, co będzie z moją firmą, co będzie z moim stanowiskiem i tak dalej, i tak dalej. I te dwa kolejne punkty są strasznie istotne. Słuchajcie, coraz mniej czasu na motywację. Zaraz odniosę się do terminologii, której użyłam na jednym z ostatnich moich webinarów, gdzie mówiłam, że jest wojna, jest dowódca i są żołnierze. To dokładnie my nadal jesteśmy na tym etapie, że tyle rzeczy innych się dzieje, tyle rzeczy jest do rozwiązania, takich typowo systemowych, problemowych, że menedżerowie mają coraz mniej czasu na to, żeby gdzieś tam głaskać po głowie, szczególnie tych, którzy sobie z tym trochę trudniej radzą. Także jest mniej czasu na motywację. A co więcej, jest mniej budżetów na tą motywację. Co mam na myśli budżetów na motywację? No chociażby wysłanie ludzi na szkolenia, żeby się rozwijali, tam się trochę jakby doładują energetycznie. Nie ma tak naprawdę na to pieniędzy. Tak, to będzie już inna normalność. Dokładnie tak, Łukasz, jak piszesz. I teraz ja chciałam właśnie postawić taką tezę, powiedziałam taką bardzo subiektywną, czyli jakby taką, w którą ja mocno wierzę, jakby na niej buduję, że tak jak chwilę temu mówiłam, że jest wojna, jakby ta terminologia wojny, dowódcy i żołnierzy, tak naprawdę pochodzi od jednego z moich klientów, który właśnie przepięknie to pokazał, że ponieważ robiliśmy ankietę i się okazało, że jest bardzo dużo niepokoju wśród ludzi, jakby którzy potrzebują wsparcia i tak dalej. I gdzieś była taka frustracja w menadżerach na zasadzie takiej, że Boże, my tu mamy wojnę na zasadzie takiej, że trzeba się zastanowić, co zamykamy, co nie zamykamy, jak zabezpieczamy nasze fabryki i tak dalej. I jesteśmy jak dowódcy skoncentrowani po prostu na realizacji celu, a tu nasi żołnierze, czyli jakby pracownicy, którzy powinni nas wspierać, tak naprawdę nie radzą sobie z tą sytuacją i chcieliby właśnie, żeby ich trochę mocniej wspierać, żeby ich zmotywować, żeby im jakby pomóc ogarnąć ten chaos. A na wojnie nie mam na to czasu, ja po prostu idę do przodu, jestem tym dowódcą, który musi pewne rzeczy rozwiązać. Natomiast to, o czym opowiadałam w poprzednim webinarze, gdzie mówiłam o tym budowaniu zaangażowania i motywacji, mówiłam, że wielu tych żołnierzy nie jest wystarczająco przygotowanych do tego. I teraz ja mówię, że my, owszem, to się zmienia, ale my nadal mamy tylko trochę inną wojnę. Będzie wojna o to, ile osób zostanie, ile osób będzie musieli zwolnić, jak nasza jakby firma ma to przetrwać. W związku z tym to jest nieprzewidywalna tak naprawdę wojna, która się toczy. I nadal mamy dowódców, którzy muszą wymyślać tak naprawdę, co się ma wydarzyć i nadal mamy żołnierzy, czyli tych pracowników i tak jak mówię, z których wielu jest nieprzygotowanych. Jak ja to zawsze powtarzam, że jeżeli sobie popatrzymy wstecz, ja jestem na rynku ponad 20 lat, w związku z tym ja wiem, jak wyglądają kryzysy i myślę, że wielu z nas jako menedżerów też to wie, ale gdyby popatrzeć wstecz i popatrzeć na wszystkich, którzy zostali awansowani albo przyszli do firmy w przeciągu ostatnich 12 lat, gdzie się zastanawialiśmy, jak tych ludzi zatrzymać, co im jeszcze zaoferować, żeby z nami zostali, to dla nich to jest naprawdę w pewnym sensie takiego rodzaju szok, jakby przewartościowuje pewne rzeczy w głowie i jak to niektórzy mówią, jeżeli byłeś w wielu rzekach, jakby z niejednego pieca chleb jadłeś, to co się dzieje teraz cię tak naprawdę nie przytłacza, ale dla wielu ludzi naprawdę jest to trudne. I to tak jak ja mówię, że zarówno dowódca, czyli ten menadżer, to jest też bardzo ciekawe, jak jesteście na tym webinarze, to chciałabym, żebyście przez moment się zastanowili, w jakich butach teraz jesteście, nie? Jak jesteście na tym webinarze. Czy jako faktycznie HR, który się zastanawia, jakie rozwiązania mogę zaproponować moim ludziom? Czy jesteście menadżerem, tak, który się zastanawia, jak mój zespół lepiej gdzieś tam ogarnąć jakby i zbudować ich większą siłę psychiczną? Czy może tak naprawdę też się zastanawiacie, a jaki jest mój poziom siły psychicznej? I co jest ciekawe, pozwolę sobie tym podzielić z Wami, że za każdym razem, kiedy obmyślamy temat na kolejny webinar i mówimy, co będzie potrzebne, to od razu wiemy, że gdybyśmy dali temat, jak możesz ty zwiększyć swoją siłę psychiczną i jak chcesz się zapisać, to daj znać, to mógłby być taki opór na zasadzie taki, jeżeli się zapiszę, to znaczy, że coś złego z moją siłą psychiczną, tak? Natomiast jeżeli jest, jak mogę u innych to zmienić, to nie ma problemu, bo to nie dotyczy mnie. Natomiast dlatego tak mocno was na to uwrażliwiam, bo ja wiem to od środka, pracując coachingowo z menedżerami, że bardzo często właśnie udajemy tych dowódców, znaczy jesteśmy tymi dowódcami, ale jesteśmy też aż albo tylko człowiekiem, jakkolwiek to zdefiniujemy. Ja tutaj nawet zapisałam coś takiego pod jednym z moich podcastów o tym, gdzie napisałam, że się zamartwiamy, jak z tym tak naprawdę pracować. Ktoś napisał, Ela, czy mogłabyś mi wytłumaczyć w ogóle, czy zamartwianie ma sens, bo ja uważam, że to w ogóle nie ma sensu, to po co ludzie to robią?
ja odpisałam i dokładnie tak samo myślę z tą siłą psychiczną, jest tak, że my jesteśmy ludźmi, tak? Jakiekolwiek role są jakby nam przypisane, tak? Czy jesteśmy HR-ami, czy dyrektorami HR, czy menedżerami, tak na końcu albo na początku jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. W związku z tym zamartwianie się nie ma sensu, ale i tak każdy z nas to robi, bo taka jest nasza naturalna, jakby naturalny mechanizm. I teraz, jeżeli wymyślimy sposób, jak sobie pomóc w związku z tym, że się zamartwiamy, to super, tak? Ale mamy pełne prawo do tego, żeby się zamartwiać. I tak samo, jeśli chodzi o siłę psychiczną, to ja dokładnie tak samo mam takie poczucie, że wielu z nas jakby nie chce się przyznać, że my też czasami mamy spadki motywacji i spadki siły psychicznej. Także jak będę w tym webinarze Wam pokazywać, jak się pracuje nad siłą psychiczną, coachingowo, to może właśnie spróbujcie mieć te dwa kapelusze na głowie, jakby je zamiennie stosować, jak ja mógłbym moim ludziom pomóc w kontekście tego, co ona opowiada, ale też zobaczcie, na ile to może Wam pomóc, jakby pracować nad swoją kwestią tutaj siły psychicznej. Ja tylko dodam do czatu, jeśli pozwolicie, bo widzę tutaj też, Dorota, bardzo fajnie napisałaś, dziękuję za diagnozę rzeczywistości, mam takie same odczucia, myślę, że to kwestia doświadczenia, dokładnie, myślę, może dobrze wiedzieć, że się nie oszalało, dokładnie, ja myślę, że powinniśmy trochę czasami mówić, że nam się wszystko, to nie jest tak, że jakby nie ma tutaj żadnego wyzwania. Ja mam takie wyzwanie, zawsze, słuchajcie, jeśli chodzi o czat, a mianowicie z jednej strony fajnie, że jakby piszecie, ale z drugiej strony mnie to odciąga, bo nie chciałabym Was zostawić jakby bez tego, co tam skomentowaliście i może Was odciąga. W związku z tym dla tych, co są pierwszy raz, to może być trochę, że tak powiem, niemiłe albo szokujące, ale ja robię taką rzecz i zapomniałam to zrobić wcześniej. Ja wyłączam na moment czat, słuchajcie, żebym mogła jakby skoncentrować się na tym, żeby w ciągu tych 60 minut maksymalnie opowiedzieć Wam, przekazać tą wiedzę i pod koniec włączam czat i wtedy jakby wszelkie Wasze komentarze, pytania, dlatego ja zostanę dłużej, żeby jakby była też na to przestrzeń. Także jak coś Wam się nasuwa, czy jakieś pytanie, to jak najbardziej za moment to tutaj wrzucajcie. Ale w każdym razie, skoro ja mówię, że mamy nadal nieprzewidywalną wolę i nadal będziemy mieli dowódców, co mam na myśli, a mianowicie, że z jednej strony menadżerowie będą musieli być skupieni na tym, czy HR-zy, nad wymyślaniem rozwiązań na tą wojnę, ale będziemy mieli też właśnie żołnierzy, którzy nie są przygotowani i ta ich siła psychiczna jest słabsza, bo są tylko i wyłącznie ludźmi, albo aż ludźmi. I dlatego ja mówię, że jest taki wniosek bardzo ludzki, że im wyższe stawiamy sobie cele, albo im wyżej jesteśmy w strukturze, tym bardziej potrzebujemy doskonałej formy psychicznej, bo żeby osiągać mocne rzeczy, trzeba być mocnym wewnętrznie. I mówimy, że musimy ją mieć, a ja mówię, że formy psychicznej się nie ma. Nad formą psychiczną się stale pracuje, wzmacniając je. Słuchajcie, to jest tak strasznie istotne. Ja uwielbiam robić analogię do siły fizycznej, tak? Zobaczcie, bez ćwiczenia, regularnego ćwiczenia, nie ma silnej formy fizycznej. I gdybyśmy przestali pracować nad tą formą fizyczną, to ona by tak naprawdę spadała. I nam się wydaje, że forma psychiczna to jest coś innego. Absolutnie nie, to jest dokładnie to samo. My musimy ją mieć niesamowitą, ale jej się nie ma, nad nią się pracuje. I jak będę mówić tutaj o tym, jak się coachingowo buduje tą siłę psychiczną, to właśnie będę mówić o tym, jak się stale nad tym pracuje, bo w tej nieprzewidywalnej wojnie bardzo wiele rzeczy będzie nas uderzać, rzeczy, których być może się nawet nie spodziewamy. I teraz co więcej, dlatego mówię z tymi kapeluszami, ja absolutnie jakby wiem, pracując szczególnie też z kadrą menedżerską, jak wielkim wyzwaniem jest to, że ja na przykład nie mam wystarczająco siły psychicznej, żeby samemu się w tym wszystkim ogarnąć, albo motywacji i tak dalej, a jeszcze na mnie wszyscy inni patrzą z dołu i jestem trochę takim role modelem dla całej reszty. Jak wielka jest to tak naprawdę odpowiedzialność, tak? I dlatego jaka jest nasza rola jako HR i menedżera, jeśli chodzi o tą siłę psychiczną? A więc tak, ja tu mówię o trzech rzeczach. Po pierwsze, sprawdzać, najpierw w ogóle sprawdzić na dzień dzisiejszy, jaki jest obecny poziom siły psychicznej każdej z osób w moim zespole, aby każdej z osób, jakby, którym się jakoś opiekuję, tak? Bo jak nie znasz punktu startu, to trudno ci powiedzieć, co tak naprawdę masz osiągnąć, tak? Ja zawsze lubię mierzyć, czyli w skali od 1 do 10, nawet dla siebie możesz się zastanowić, w skali od 1 do 10, gdzie jest twój poziom siły psychicznej, tak? Biorąc pod uwagę, co przed tobą, biorąc pod uwagę, z czym się mierzysz i tak dalej, tak?
Drugie, sprawdzać regularnie. I teraz jak robiłam webinar o odporności psychicznej, gdzie tylko i wyłącznie mówiłam o odporności psychicznej i o wielu innych tam aspektach, to mówiłam o tym słynnym przykładzie ze szklanką. Ja go wezmę i tylko przytoczę. Słuchajcie, opowiadałam o takim ćwiczeniu, gdzie na szkoleniu poprosiłam, żeby ktoś jakby trzymał na wyprostowanej ręce szklankę z napełnioną wodą. I się pytam, słuchaj, czy nie ma problemu, że to potrzymasz? A ktoś mówi, tak, słuchaj, ale nie ma sprawy. I ja prowadzę dalej szkolenie, a ta osoba musi trzymać tą rękę wyprostowaną z tą wodą. I oczywiście, jak sobie wyobrażacie, z czasem tak naprawdę ta ręka opada, bo opada siła fizyczna. I tak samo to jest przepiękna metafora wystawiania się na stres i na trudne sytuacje. To, że ja ogólnie generalnie sobie z tym dobrze radzę, wcale nie oznacza, że ja jak za długo w tym tkwię, to ja będę w stanie tak samo silnie trzymać tą szklankę. To jest absolutnie niemożliwe, nie? I dlatego mówię, punkt drugi, my musimy sprawdzać to regularnie u siebie i u innych, bo to, że dotychczas nam się wydawało, że to jest silna psychicznie osoba, to my nie wiemy tak naprawdę, jak długo ona w stanie jest trzymać tą szklankę i jak możemy jej tak naprawdę pomóc to regenerować. I trzecie, my musimy wzmacniać tą siłę psychiczną jako, i uwaga, to są dwie role, jako lider, czy jako dowódca i jako coach. I teraz o czym chcę powiedzieć, a mianowicie jako lider, czy jako ten dowódca, to wzmacnianie siły psychicznej, ja się za moment odniosę do tego modelu odporności psychicznej, o której opowiadałam kiedyś na webinarze, to dotyczy różnych działań, jakie może podjąć lider, rozumiany jako dowódca, który ma pewien pomysł na to, jak ogarnąć tą rzeczywistość. I przecież powiedzmy sobie bardzo szczerze, że jeżeli na przykład zarządza nami ktoś, kto mimo tego chaosu, nie wiadomo co i jak, jest nam w stanie jakby bardzo konkretnie powiedzieć, słuchaj, tym się nie martw, to odrzuć, na tym się koncentrujemy, to w ogromnej mierze daje nam poczucie spokoju i takiej siły psychicznej. I to są zachowania liderskie. I ja na dzisiaj się na nich nie koncentruję. O tym był ten też inny webinar, gdzie mówiłam, co możesz zrobić jako menadżer, jako właśnie działania liderskie, żeby budować odporność psychiczną. Tu ja się koncentruję, co ty możesz zrobić jako coach. A rola coacha jest kompletnie inna, tak? Rola coacha, jeżeli dobrze wszyscy rozumiemy coaching, polega na tym, że to nie ja mam dla ciebie rozwiązanie. Ja ci pomogę znaleźć rozwiązanie w twojej głowie. To jest fundamentem coachingu, tak? Oczywiście on często się łączy z mentoringiem i tak dalej, ale gdyby wyciągnąć typowe zachowania, że tak powiem, coachingowe, to założeniem fundamentalnym coachingu jest to, że ty masz w sobie cały potencjał do tego, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, żeby mieć w skali od 1 do 10 ten poziom twojej siły psychicznej na dychę. I teraz ja jako twój coach pomogę ci przyjrzeć się sobie, jakby spojrzeć na różne rzeczy z innej perspektywy po to, żebyś ty z tego czerpał tak naprawdę siłę psychiczną. I to, co chcę podkreślić, że to nie są jedyne działania, które HR czy tam menadżer może robić, żeby budować siłę psychiczną, ale w tym webinarze my tylko na tym wycinku będziemy się koncentrować. I teraz, kiedy mówimy o coachingu, to myślę, że wielu z was zna model GROW, to jest najpopularniejszy model generalnie w coachingu, czyli jaki jest swój cel, reality, czy jaka jest rzeczywistość, options, jakie masz możliwości i will, czyli co w takim razie zrobisz. Ale ja nie chcę się koncentrować na GROW, dlatego że GROW jest bardzo ogólny i ogólnie coachingowy, natomiast ja chcę powiedzieć o tym, nie jak coachować w ogóle ludzi, tak? Oczywiście GROW jest jak najbardziej pomocny, ale ja chcę pokazać, jak coachingowo wzmacniać siłę psychiczną, czyli ten jeden wycinek tak naprawdę, nad którym chciałabym, żebyśmy popracowali. I teraz, żeby się do tego odnieść, to uwielbiam odnosić się tutaj zawsze do Carol Dweck. Myślę, że wielu z nas zna Carol Dweck, ale ja pozwolę sobie tylko przypomnieć ten taki najważniejszy aspekt. A mianowicie Carol Dweck, pani psycholog bardzo słynna, ona przez wiele lat, to co ją fascynowało, to ona chciała sprawdzić, jak to się dzieje, że ludzie o tym samym potencjale, czy tych samych kompetencjach, tych samych teoretycznie możliwościach osiągają kompletnie różne rzeczy w życiu. Tak? I ona ogromny szmat jakby swojego życia zawodowego i osobistego poświęciła właśnie na to, żeby złapać, czym się te osoby różnią. I ona stworzyła taką formułę, to jest jej bardzo dobra książka, Nowa psychologia sukcesu, w której właśnie ona o tych badaniach opowiada, także jeśli ktoś nie czytał, to mocno polecam. Ale w każdym razie ja lubię wyciągać tą jej formułę, gdzie ona mówi, że results
to są potential minus interferences. I ja przepraszam, że używam angielskiego tutaj, ale dlatego, że ja Carol Dweck czytałam też po angielsku i nigdy nie doszłam do tego, jak przetłumaczone zostały interferences, tak? Jak to jest jakby po polsku. Ja to tłumaczę przeszkadzacze, tak? Ale generalnie o co chodzi w formule Carol Dweck? Ona mówi tak, że te results, czyli efekty, jakie ludzie mają w życiu, to też co z jej badań wyszło, to jest to, że mamy potencjał i oczywiście jak chcemy coś więcej osiągnąć w życiu, tak, chcemy jakby nowe cele zrealizować, to my oczywiście, że musimy budować potencjał, tak? To nie mówimy o tym, że potencjał, wiedza, kwalifikacje nie są ważne, ale to, na czym my się tu skupiamy i to, co przepięknie pokazała Carol Dweck, ona pokazała ten sam potencjał, dwie osoby z tymi samymi jakby możliwościami, wiedzą, kompetencjami, a jednak na innych poziomach i ona powiedziała, że ta główna różnica polega na tych interferences, dlatego te efekty, jakie masz, to jest potencjał minus przeszkadzacze. I teraz tymi przeszkadzaczami właśnie jest jakby w naszym kontekście tego webinaru ta słaba siła psychiczna, czyli ta siła psychiczna w tym równaniu wskakuje jako to interferences i mamy dwie te same osoby, z tymi samymi kwalifikacjami, z tymi samymi możliwościami, a kompletnie inaczej radzące są w dzisiejszej sytuacji, dlatego że te interferences, czyli ta siła psychiczna tak naprawdę, którą tutaj mają osoby, jest mniejsza bądź większa, nie? Czyli te interferences. I teraz to, co jest też ciekawe, to ten model, do którego się zaraz odniosę, stworzony przez dwóch właśnie panów, gdzie oni badali to, czym jest ta odporność psychiczna i oni byli w stanie tak naprawdę podzielić to na konkretne czynniki, nie? Ogólnie powiedzieli, że jest to pewna cecha osobowości, która określa w znaczący sposób, jaką wydajność potrafią osiągnąć poszczególne osoby w obliczu stresu, presji i wyzwań niezależnie od sytuacji, czyli dokładnie to, z czym my się mierzymy teraz. I to jest ten model, który też pokazywałam Wam na webinarze poprzednim, gdzie mówiłam ogólnie o odporności psychicznej, gdzie oni powiedzieli, że to się składa z tych czterech jakby aspektów. Oni byli w stanie to rozłożyć na czynniki pierwsze i powiedzieć, że ta odporność psychiczna, ta siła psychiczna pochodzi od zaangażowania, poczucia wpływu, czyli tego, że zaangażowania, czyli jakby wchodzisz w coś, masz jakieś cele, realizujesz, doprowadzasz je do końca, wyzwania, że wychodzisz ze strefy komfortu, wypychasz się z tej strefy komfortu, poczucie wpływu, że wierzysz, że to ty tak naprawdę kierujesz tym swoim życiem i pewność siebie, tak? Czyli wierzysz w tą całą resztę. I ponieważ to nie jest webinar ogólnie o odporności psychicznej, to ja z tego modelu chciałabym się skupić tylko na jednym aspekcie, a mianowicie, że także tych dwóch panów powiedział, że fundamentem siły psychicznej jest pewność siebie. Jeśli nie ma pewności siebie, to wszystkie inne rzeczy leżą. I myślę, że tak biorąc to na logikę, ma to ogromny sens. Bo teraz czym jest ta pewność siebie w tym modelu? To jest ta wiara w siebie, tak? Czyli opisuje do jakiego stopnia wierzysz, że ty możesz właśnie sprostać tym wyzwaniom, tak? Będziesz w stanie właśnie obronić swoje stanowisko, będziesz sobie w stanie poradzić z tą całą sytuacją, wypchniesz się z tej strefy komfortu. To w jaki sposób wierzysz w swoje możliwości, w modelu to jest podzielone na dwie rzeczy, na wiarę w siebie, we własne możliwości i na pewność siebie w relacjach interpersonalnych. I to jest fundament tego tak naprawdę, na ile my sobie poradzimy z tymi jakby z tymi interferences, tak? Czyli na ile będziemy mieli w sobie tyle pewności siebie, żeby sobie z tym radzić. I teraz skoro cała odporność psychiczna, ja się śmieję, skoro cała odporność psychiczna pochodzi z wewnątrz, czyli ja mam nad tym kontrolę, to można powiedzieć hurra, tak? Ale to wcale nie jest takie hurra. I tutaj jakby wejdę trochę w taki jakby już głębszy aspekt coachingowy, tak? Także tutaj trochę głębiej powiem o tym, dlaczego to wcale nie jest hurra. Dlatego, że wszystko, co siedzi w nas, nam się wydaje, jest dużo trudniejsze do osiągnięcia, tak? Jakby skoro wszystko zależy od pewności siebie, a ja jej nie mam, to naprawdę mam trochę trudną sytuację, tak? I ja lubię też pokazać, do tego słuchajcie, patrzcie, będę się odnosić. Tutaj narysuję. No, mam chyba nawet zwiększę ekran. Popatrzcie, lubię pokazywać, że to, co jest dla nas istotne, może troszeczkę nawet zniżę kamerę, że ta siła psychiczna, o której my tu mówimy, ona nie jest nam potrzebna po to, żeby ją mieć, tylko ona nam jest potrzebna do tego, żeby
osiągać jakieś efekty, tak? Czy jakiś cel, tak? Czyli są jakieś efekty, które są z tyłu głowy, czyli na przykład nie, może większe zaangażowanie w te cele, albo nie wiem, większa przebojowość, na przykład, żeby klientów zdobywać, tak? Cokolwiek jest tym efektem. I teraz, żeby osiągnąć ten efekt, ja mówię, że na drodze osiągania tego efektu pojawiają się przeszkody, tak? Czyli to są trudności, tak? To są różnego rodzaju trudności. I teraz budowanie siły psychicznej tak naprawdę chodzi o to, żeby tego człowieczka, który stoi po drugiej stronie barykady, tak, czyli tu ma efekt, który chce osiągnąć, a tu jest on, to budowanie siły psychicznej tego człowieka polega na tym, żeby pomóc temu człowiekowi przejść na drugą stronę. Przy czym, oczywiście to nie chodzi o to, żeby walić głową, że tak powiem, w mur albo usunąć kompletnie trudności, bo te trudności będą i my nie mamy wpływu tak naprawdę, czy one będą, czy one nie będą. My mamy wpływ na to, jak my sobie z tym murem poradzimy. I to, o czym mówi właśnie Carol Dweck, to ona właśnie mówi o tym, że mamy teoretycznie dwóch ludzików, tak, którzy mają do osiągnięcia konkretne efekty, ale sposób, w jaki, i to są te przeszkadzacze, o których ona mówi, tak? Sposób, w jaki te osoby sobie poradzą z tymi przeszkadzaczami, spowoduje, że niektórzy te efekty osiągną, niektórzy nie. I teraz to, co się dzieje, tak naprawdę, to, co trzeba robić w budowaniu takim coachingowym, tutaj jakby, tak jak mówię, już wchodzę jakby w to coachingowe podejście, jakby w ogóle w coaching, to trzeba tego człowieczka budować, tak? Czyli dlatego, jak mówiliśmy o tej pewności siebie, tak? Czyli trzeba powodować, żeby ten człowieczek za moment był tak wielki, jakby w jego poczuciu, że ta trudność naprawdę nie jest taką wielką trudnością. Nie? Jakby złapcie sobie tak to metaforycznie, nie? Że taki mały człowieczek, jak ma przeskoczyć taki mur, to jest prawie niemożliwe. Natomiast jeżeli nagle ten człowiek urośnie, czyli właśnie zwiększy się jego to przekonanie, ta pewność siebie, to ten fundament tej siły psychicznej, to wtedy tak naprawdę ta trudność jest dla niego dużo mniejsza. W związku z tym nie ma problemu tak naprawdę, żeby ją przejść. Albo drugą rzecz, którą się robi, też coachingowo jak się pracuje, i za moment też wam to pokażę, to się teoretycznie powoduje, żeby w głowie tego człowieka to, co się na dzień dzisiejszy wydaje takie wielkie, tak naprawdę było mniejsze, tak? Czyli pracuje się coachingowo za pomocą zmiany perspektyw, to za moment wam pokażę, jak to się nad tym pracuje. Żeby ktoś zobaczył, mówi, faktycznie, mi się wydawało, że to będzie takie strasznie trudne, ale ja teraz już widzę, że wcale nie jest to takie trudne, nie? I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć z perspektywy coachingu, że ta siła psychiczna chodzi o to, żeby pomóc człowiekowi osiągnąć te efekty i to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć właśnie, jak budujecie u kogoś siłę psychiczną, jakich rzeczy on na dzień dzisiejszy nie osiąga i na których mu zależy, bo wtedy wiecie, co musicie wzmacniać w tym człowieku, tak? Także do tego rysunku jeszcze kilka razy się odniesiemy, natomiast ja wrócę teraz jeszcze do prezentacji. I teraz to, co powiedziałam, czyli Carol Dweck właśnie w tym swoim modelu mówi tak, te efekty to jest potencjał tych ludzi minus te interferences, nie? Czyli w jaki sposób tak naprawdę te interferences obniżają tą siłę człowieka albo ją tak naprawdę podnoszą. I ja chciałabym wam zaproponować taki model, który też wykorzystujemy w ramach self-coachingu, o którym wam powiem później. I to jest model, który ja uwielbiam. I jakby jest to model, na którym bardzo mocno pracuję. O ile mówię, Grow jest dobrym modelem, o tyle to jest model, który ja stosuję do coachowania człowieka. I teraz on się składa z pięciu rzeczy. To jest tak, po pierwsze się identyfikuje, na czym polega jakby sytuacja, czyli jakby łapie się, jaka jest sytuacja. I sytuacja to są pewne fakty niezaprzeczalne, na które nie masz wpływu, tak? Czyli na przykład załóżmy, zwalniają ludzi w twojej organizacji. To jest sytuacja, nie masz na nią kompletnie wpływu. Natomiast to, na co masz, to jest cała reszta od drugiego do piątego punktu. W jaki sposób zinterpretujesz tą sytuację, nie? Czyli tutaj jakby masz wpływ na to, co sobie pomyślisz, czy jakie masz przekonania w głowie, jakie emocje to w tobie wywoła, czy to, że są zwolnienia w firmie,
to zinterpretujesz, oho, mnie też za moment zwolnią, w związku z tym, jeżeli tak to zinterpretujesz, to myślę, że absolutnie widzicie, jaki to będzie miało wpływ na emocje, na strach, na obawę, tak? Jak się boisz, tak? I non-stop twoje myśli są zajęte tym, Boże, może mnie też zwolnią, może mnie też zwolnią, to jestem przekonana, że wyobrażacie sobie, jaki to ma wpływ na efektywność, czyli jakie działania podejmujesz, jakie nie. Jeżeli boisz się, że cię zwolnią, jak ktoś mówi, słuchaj, wiesz co, Ela, teraz jest taka potrzeba, żebyś zajęła się nowym projektem, a ty myślisz, Boże, ja się na nim kompletnie nie znam. I to jest pewnie taki moment, kiedy oni za moment zobaczą, że ja się na tym nie znam. W związku z tym nie wchodzisz w ten projekt albo wchodzisz z takim strachem, że prawdopodobnie na koniec jaki jest efekt? No dokładnie taki, że pokazałeś, że się na czymś nie znasz, nie umiałeś się to po tym podnieść i być może faktycznie cię zwolnią. I problem polega na tym, że wielu z nas jakby ponosi porażkę jeszcze zanim ona się wydarzy, tak? Czyli w tym całym modelu, to co my robimy, to my właśnie się przyglądamy temu, że i ja zaraz wam pokażę, jak on działa z dwóch stron, jak się pracuje nad siłą psychiczną. Czyli tak, z jednej strony patrzysz, okej, jaka jest sytuacja, na nią nie masz wpływu, nie masz wpływu, jak to opowiadałam na jednym z webinarów o teorii shitu, tak? Nie masz wpływu na shit, który ląduje na twoim biurku, ci z was, co nie widzieli, to kiedyś muszę wam tą teorię pokazać. Nie masz wpływu na to właśnie, że są zwolnienia, tak? Nie masz wpływu na to, że nagle ktoś powiedział, sorry, ale dzisiaj nie będziesz już się tym zajmować, ale kilkoma innymi rzeczami. Nie masz na to wpływu, ale masz ogromny wpływ na wszystkie dalsze rzeczy, tak? I to jest to odzyskiwanie jakby poczucia wpływu, to jest jedna z naszych ważniejszych potrzeb. Ale żeby to się wydarzyło, my jako coachowie, teraz jakby przemawiam do was jako do coachów, którzy chcą to jakby na trochę wyższym poziomie zastosować, to co my musimy robić, to my musimy zrozumieć tak naprawdę, jakie przekonania ludzie mają, które powodują właśnie, że ta przeszkoda jest dla nich taka wielka, tak? Jak interpretują tą rzeczywistość, która właśnie powoduje, że zamiast mieć mobilizację, nie przejmować się, to się boją i tak funkcjonują. Albo idzie się od dołu do góry i się patrzy, okej, to jakie efekty ja chcę, żeby ten człowiek osiągnął? Tak? Teraz jakby na przykład wejdę w taką rolę menedżerską. Chcę na przykład, żeby faktycznie, nie wiem, podjął się roli prowadzenia kompletnie nowego projektu. Albo na przykład chcę, żeby teraz na przykład sprzedaży powiem, dotychczas wykonywał, nie wiem, 10 telefonów, to ja chcę, żeby zaczął wykonywać 30 telefonów. Tak? I jakby, czyli żeby jakby ta szansa tych działań na poziomie tego, co robisz, tak? Czyli jakby to są efekty działania, jakie podejmujesz i tak dalej, żeby on tak naprawdę to robił. I teraz trzeba by było sprawdzić od tyłu, co cię tak naprawdę powstrzymuje, czyli kiedy tak naprawdę to jest nowe zadanie, które mam dla ciebie, tak? I w takim razie, żeby wykonywać 30 nowych telefonów, albo jakkolwiek tam jest to zadanie, to jakiej emocji ty potrzebujesz? Jakiego stanu psychicznego? Czyli jak mocno musisz wierzyć w siebie, że to, że nie wiem, pierwsze 15 osób ci powie, nie kupuję, cię kompletnie nie zrazi, tak? I teraz w budowaniu tej siły psychicznej, jeżeli ja wiem, jaki efekt ja chcę, żeby ten człowiek jakby osiągnął dla siebie, czy tam jakby dla biznesu, to muszę się zastanowić, co ja mogę zrobić po tej stronie, żeby pomóc mu urosnąć. I to rośnięcie jest przede wszystkim z punktu numer dwa. Czyli z tego, co jest w głowie tej osoby. Tak jak mówiłam, w modelu odporności psychicznej jest wiele rzeczy, a my się koncentrujemy szczególnie na tej sile pochodzącej z pewności siebie. I teraz, co wam chciałam pokazać, bo możemy sobie powiedzieć, z czego tak naprawdę pochodzi pewność siebie, nie? Czyli czy my naprawdę mamy wpływ na to, jako menedżerowie czy HR-zy, żeby budować tą pewność siebie ludzi? I myślę, że wielu z nas bardzo mocno wierzy w tą teorię, że pewność siebie no, pochodzi z tego, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, czy mieliśmy właśnie dużo wsparcia jako dzieci, czy mało, jakich mieliśmy nauczycieli po drodze, jak z wieloma sytuacjami musieliśmy sobie radzić, jak były trudne sytuacje i z nich wyszliśmy dobrze, to mamy więcej pewności siebie i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiara w to ma takie ogromne ryzyko, a mianowicie wiara w to jest o tyle ryzykowna, bo my nie mamy wpływu na przeszłość. Rozumiecie? My nie mamy wpływu na to, czy ten człowiek miał dobre dzieciństwo, czy nie, albo czy my mieliśmy w ogóle dobre dzieciństwo, czy nie. Nie mamy wpływu na przeszłość. I dlatego tak naprawdę jest inna teoria, która mówi, że to nie z doświadczenia w przeszłości pochodzi nasza pewność siebie, tylko, uwaga, z połączeń neuronowych, które się zbudowały w naszym mózgu z powodu tamtych doświadczeń, tak?
I teraz, dlaczego to jest bardzo dobra wiadomość? Jak tutaj mówię, dlatego wchodzę jakby głęboko coachingowo. Dlaczego to jest dobra wiadomość? Dlatego, że nasz mózg jest bardzo plastyczny. I skoro był w stanie zbudować w naszej głowie połączenia neuronowe, jak to też Kahneman, tak, dostał tak naprawdę Nobla za pokazanie naszego systemu myślenia. Jest ten system jeden, ten intuicyjny, gdzie po prostu decyzję tak podejmujemy i interpretujemy jakby to, co się tutaj wydarza, interpretujemy w określony sposób, bazując na przeszłości, tak? Bo tak powstały nasze tak jakby automatyczne połączenia neuronowe. Ale idąc dalej, my powiemy sobie tak, że żeby budować pewność siebie, naszych ludzi, naszego człowieka, czy naszą samą, to owszem, jeżeli mamy dobrą przeszłość, która jakby pomogła nam zbudować dobre połączenia neuronowe, to nie odcinajmy ich, oczywiście jakby budujmy na nich. Natomiast jeżeli jest słaba siła psychiczna, to tak naprawdę my mamy ogromną przestrzeń do tego, żeby zbudować nowe połączenia neuronowe. Czy patrząc na naszym modelu, to jest na poziomie nowych przekonań, czyli mamy ogromną przestrzeń do tego, żeby zacząć wierzyć w kompletnie nowe rzeczy, nie? I teraz to jest błąd wielu osób, z którymi ja pracuję, że wnioski odnośnie przyszłości, czy nawet teraźniejszości wyciągają z przeszłości. Jeżeli mówię, jeżeli im to pomaga, czy jeżeli kiedyś ci się udało, to absolutnie korzystaj z tego i powiedz sobie, skoro tam mi się udało, to tu też mi się uda, ale problem polega na tym, jeżeli z tego, co nam się nie udawało w przeszłości, my wyciągamy wniosek na przyszłość, bo wtedy naprawdę mamy trudną sytuację. I tak jak w modelu SPECE właśnie, buduje się te nowe połączenia neuronowe, szczególnie za pomocą budowania nowych przekonań. I coachingowo to jest mega sztuka, że jeżeli na przykład ktoś mówi, słuchaj, Ela, ja się tak naprawdę bardzo boję na przykład podjąć tego zadania, jakby, albo nawet nie musi tego mówić, ale wy to po prostu widzicie, tak? Jakby jako coach jesteście w stanie to zobaczyć, że nie chcę w to wejść. Coś powoduje, że to nie jest tak, że on jest jakby dużo, mówi spoko, ja się tego nie boję, ale coś powoduje, to dzięki eksploracji tak naprawdę tego przekonania, czyli powiedz mi jakby, jakie masz obawy, tak? Okej, czego się boisz, tak? W związku z tym jesteś w stanie wtedy popatrzeć, jakie myśli ta osoba generuje, które jej kompletnie nie pomagają. I teraz my jako coachowie jesteśmy w stanie pomóc ludziom budować nowe przekonania. To jest cała metodologia. To nie jest tak, że na dzień dzisiejszy wierzysz, że nie dasz rady, a nagle mówisz, wow, teraz to ja w ogóle dam radę. Wiecie, to nie ten słynny film, jesteś zwycięzcą, tak? Na internecie, to nie o tym mówię, ale jesteś w stanie, jak to się mówi coachingowo, neutralizować negatywne przekonanie, które jest to, o czym mówi ta Carol Dweck, to interferences. Skoro twój dialog wewnętrzny mówi, nie dam sobie rady, bo i wymyśla tysiąc powodów, to jako coach jesteś w stanie pomóc tej osobie na początku zbudować przekonanie, które nie jest takie, jesteś najlepszy na świecie, ale przekonanie, które chociaż trochę jej pomoże. Ja zawsze mam taki przykład, jak ja wyjechałam do Irlandii i przez pewien czas nie mogłam właśnie znaleźć pracy w zawodzie. Między innymi dlatego, że usłyszałam na którejś tam z pierwszych rozmów kwalifikacyjnych, że no kompetencje super, ale ten akcent, to pani nigdy nie zgubi tego akcentu w tym angielskim. I na prawie 2 lata to mnie niesamowicie zatrzymało, jakby pracowałam kompletnie poniżej moich kwalifikacji. Ale później właśnie trafiłam na pracę coachingową, miałam fenomenalnego coacha i ona pomogła mi na nowo zbudować przekonanie, nie że ja jestem niesamowita w języku angielskim, jakby poziom mojego angielskiego jest jak native'a, bo bym w to kompletnie nie uwierzyła, ale było przekonanie pod tytułem poziom angielskiego jest wystarczający, mój poziom angielski jest wystarczający, żeby tak naprawdę znaleźć pracę. I to nie jest tak, że to przekonanie znalazło mi pracę. Zmienił się rynek, to już było trochę dłużej, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, w związku z tym Irlandczycy się bardziej otworzyli na nas i tak dalej, ale dzięki temu, że ja zmieniłam to przekonanie w głowie, to ja podjęłam ponownie działania związane z szukaniem pracy w moim zawodzie. Wtedy najpierw trafiłam do Google'a, się okazało, że moje kwalifikacje są za wysokie, to była kompletnie inna rola trenerska i później do AIB. Ale gdybym nie zburzyła tego przekonania, które właśnie powodowało, że ja byłam taka malutka, bo tu był ten mój poziom angielskiego, tak, z tym akcentem, który ktoś mi kiedyś gdzieś tam jakby wyciągnął i może 2 lata wcześniej faktycznie to była przeszkoda, tak? Ale gdyby wtedy taką jak coach nie zbudowała we mnie takiego przekonania, to ja bym nawet nie zaczęła wysyłać tych nowych CV, tak? Także nie mówimy tutaj, że tu jest jakaś taka teoria, że nagle stajesz przed lustrem i mówisz, jestem szczupła, mimo że masz generalnie 20 kilo nadwagi, tylko mówimy o tym, że budujesz takie przekonanie, które cię zmotywuje wystarczająco, żeby zacząć nad tym pracować. I co chciałam też pokazać, że
Wiele osób uważa, i teraz jak jesteście w tej roli HR-owej czy menedżerowej, mówi, Boże, czy ja to będę takim terapeutą dla tego człowieka? I ja bym chciała właśnie coś takiego ciekawego wam powiedzieć, że wiele osób wierzy, że jakby zburzenie pewnych rzeczy, co się w przyszłości nabudowało, ten niskie poczucie wartości i tak dalej, to jest długi proces, który nadaje się na terapię. I ja to trochę podważam. Nie żeby powiedzieć, że terapia nie jest ważna, ona absolutnie jest ważna w wielu sytuacjach. Natomiast ja chcę powiedzieć, że, i tutaj opowiem wam przykład, że pewne rzeczy, których my oczekujemy od terapii, że terapia nam rozwiąże, dlatego to musi być głęboki proces, mogą się nie ziścić. I teraz coaching jest w ogóle czymś innym niż terapią, tak? Terapia gmera w tej przeszłości, szuka, co tam się wydarzyło. Coaching mówi, okej, wydarzyło, co się wydarzyło, na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, żeby zbudować nowe połączenia neuronowe w twoim mózgu. Czyli tak jakby, mówię takim językiem bardzo jakby naukowym, ale chodzi o nowe przekonania, które cię popchną. I tutaj zawsze pokazuję taką historię, słuchajcie, Dominiki, oczywiście imię zmienione, ale kobiety ja to nazywam z wysokim poziomem siły psychicznej. Dlaczego mówię w cudzysłowie właśnie z wysokim? Dlatego, że to była kobieta na wysokiej pozycji menedżerskiej, która naokoło się wydawała bardzo pewną siebie osobą, ale jednak trafiła do mnie na proces coachingowy z różnych powodów i w trakcie tego procesu coachingowego właśnie wyszło to, że ma bardzo wiele takich przekonań w głowie, które obniżają jej taką autentyczną siłę, tak? Wiele przekonań takich związanych z tym, że pewnie ja się do tego nie nadaję, jeszcze ona jakby rosła w roli, tak? Czyli była specjalistą, potem została menedżerem, potem została senior menedżerem i gdzieś miała ciągle to uczucie, że ci ludzie naokoło nie do końca wierzą w jej kompetencje, no bo znają ją jeszcze jak była w roli eksperta, tak? I te przekonania jej kompletnie nie pomagały. I teraz co wam chcę pokazać? Często osoby zakładają, i to też jak będziecie właśnie w tej roli coachingowej, na to was uwrażliwiam, wiele osób zakłada, że jak już ktoś przyjdzie na proces coachingowy albo tam na przykład na terapię, to będzie tak, że przychodzi osoba z niskim poczuciem tej pewności siebie i dzięki tej pracy z coachem to po prostu osoba ląduje do góry i nagle ten poziom w ogóle pewności siebie to jest w ogóle mega na bardzo wysokim poziomie. Ja od razu to słuchajcie obalę, bo tak naprawdę ten wykres wygląda tak. Czyli tak jak ja pracowałam z tą Dominiką przez kilka miesięcy, to gwarantuję wam, że w życiu, to jakby przyznaję się, myślę, że jakikolwiek inny coach opowiada bajki, że za pomocą pracy coachingowej nagle spowodowała, że w ogóle człowiek żadnych przeszkód nie widzi i jakby i ta krzywa siły psychicznej, przekonania o sobie jest ciągle taka wysoka. To od razu mówię, że to jest nieprawda, bo my jesteśmy tylko albo aż ludźmi. I to wygląda tak jak tutaj, a mianowicie, że są momenty, kiedy wow, ta trudność mnie już nie przejmuje, tak? Czy jakby ta trudność, jakby ja ją pokonuję, ale za moment pojawia się inna trudność, która powoduje, że znowu spadamy trochę, bo na nową trudność napotkaliśmy. I teraz prawdziwa praca coachingowa we wzmacnianiu siły psychicznej polega na tym, żeby nauczyć ludzi systematycznie pracować nad tymi dołkami, tak? Czyli od razu założyć, tak jak ja miałam z tą Dominiką, że to nie jest tak, że ona po tym procesie coachingowym wyszła, tak jak mówię, z tym wykresem niesamowitym. Ona wyszła z umiejętnościami. Oczywiście te dołki wyglądały już trochę inne, te góry były trochę inne, jakby z tą trudnością już sobie super radziła, ale przecież życie niesie nowe trudności. I ja bardzo często powtarzam, jeżeli nie czujesz stresu, nie czujesz dyskomfortu, nie czujesz generalnie jakiejś obawy, to znaczy, że po prostu siedzisz w strefie komfortu, tak? Natomiast jeżeli wypychasz się, jeżeli chcesz się stać lepszą wersją siebie, chcesz jakby osiągać kolejne rzeczy, tak? Jakby jeżeli idziesz dalej w życiu, to gwarantuję ci, że nowe trudności się pojawią i dlatego ten wykres w życiu nie będzie wyglądał tak i to jest w ogóle obalmy to od razu, ale właśnie budowanie siły psychicznej człowieka polega na tym, żeby pomóc mu zrozumieć, okej, zobacz, znowu wpadłeś w dołek, tak? Bo znowu pojawiła się pewna trudność, na którą napotkałeś, ale ten człowiek, jakby dlatego mówię, że nad siłą psychiczną się pracuje non-stop, tak jak, nie wiem, na początku przebiegniesz tylko kilometr, ale jak będziesz ćwiczysz, przebiegniesz 5 kilometrów, z czasem może maraton, tak? Ale tylko dzięki temu, że systematycznie pracujesz. I tak samo jest z siłą psychiczną, jeżeli systematycznie nad tym pracujesz, to z kolejnego dołku, z kolejnej trudności wyskoczysz szybciej, ale znowu w niego wpadniesz, tak? W związku z tym, jeżeli już znasz mechanizm, znasz ten system, jak się nad tym pracuje,
to wiesz, w jaki sposób podważyć, czy to naprawdę jest aż tak trudne, jakby za pomocą coachingu, i to sama też o tym powiem, albo już wiesz, że to, co powoduje, że się czujesz taki malutki, to są pewnego rodzaju przekonania, które masz w głowie, jakby być może nigdy nie byłeś w takiej sytuacji, albo być może byłeś w przeszłości w takiej sytuacji i nie udało ci się, w związku z tym twój umysł intuicyjnie, automatycznie w głowie stworzył sposób myślenia, który ci nie pomaga. I teraz coachingowo oznacza to, aha, dobra, okej, wiesz, i dlatego ja pracuję bardzo mocno modelem właśnie w tym spece, bo wtedy wyciągamy, okej, dobra, co się naprawdę dzieje, tak? Bo jeżeli na przykład czujesz stres i przerażenie, to w życiu nie wyciągniesz się do góry, tak? I musisz zrozumieć, okej, z jakiego powodu czuję ten stres, jakie głupoty sobie powtarzam, albo w jakie nowe rzeczy muszę uwierzyć. Ale to wtedy po prostu zmieniasz przekonania, budujesz nowe połączenia neuronowe. I dodam jeszcze, że właśnie to wychodzenie z dołków, jakie są możliwe metody coachingowe, które nie tylko jako coach, taki wiecie, gdzieś głęboko pracuję nad przekonaniami, ale jakie możecie też stosować. A więc po pierwsze wierzyć mocniej w człowieka niż on sam. Bardzo często się powtarza, że to jest fundament jakby procesu coachingowego, że coach musi mieć autentyczną wiarę w tego człowieka. Może się okaże, że nie osiągnął tego, co chciał osiągnąć, ale bez tej wiary to prawdopodobnie osiągnie jeszcze mniej. W związku z tym możesz doceniać i wzmacniać swojego człowieka bardzo mocno. Tak? Czyli nawet jeżeli on mówi, słuchaj Ela, ja nie dam rady, to ty możesz powiedzieć, wiesz co Ela, jeszcze w tym momencie w to nie wierzysz, ale ja wierzę, że sobie dasz rady, ale ja będę obok, ja będę cię wspierać. Tak? To nie jest tak, że haha, jak nie dasz rady, proszę bardzo, idź i rób, tak? Ale jestem obok. Drugim pomysłem, to się bardzo często stosuje też jako metodę coachingową, szuka się przykładu z zewnątrz, tak? Czyli zobaczcie, jeżeli ten człowieczek się czuje taki mały, a mamy do czynienia z ludźmi o podobnych jakby możliwościach, to możemy powiedzieć, okej, poczekaj, zobaczmy, a popatrz na Radka, tak? Zobacz, Radek był w twojej sytuacji, tak? Czy Radek dał sobie radę? Nie no, Radek faktycznie, nie? Czyli wtedy dla twojego umysłu, ja tutaj tak głęboko nie mogę wejść, nie? Bo też czas nam nie pozwala, ale dla twojego umysłu to jest takie podważenie tego, w co ty wierzysz, bo skoro Radek dał radę to zrobić, dlaczego ty nie dasz rady, nie? I wtedy jakby dla umysłu to jest jakby test rzeczywistości, skoro inny dał radę, to ja też dam radę, tak? Skoro ktoś przebiegł maraton, a ja jeszcze nigdy nie przebiegłam, to dlaczego ja nie, mogę nie przebiec? Owszem, ja może muszę bardzo dużo ćwiczyć i tak dalej, czyli muszę popatrzeć, co ten człowiek zrobił, żeby to osiągnąć, ale skoro on to osiągnął, to to jest osiągalne. Trzeci metod, który się robi, to się szuka zasobów w środku. O co chodzi? A mianowicie szuka się, pracuje się z człowiekiem, mówi, okej, a przypomnij sobie inną sytuację, w której to też ci się wydawało, że nie dasz rady, a jednak to zrobiłeś, tak? Może nawet pracując blisko z człowiekiem, możecie nawet przytoczyć takie przykłady, bo może je znacie, tak? Ale równie dobrze człowiekowi możecie powiedzieć, czy jest coś takiego, a na pewno jest, tak? Nawet nie czy jest, bo zaraz powiesz, że nie ma, nie? Przypomnij sobie sytuację, kiedy była taka rzecz, która ci się wydawała po prostu niemożliwa do osiągnięcia albo bardzo trudna, a jednak to osiągnąłeś, tak? Co wtedy robiłeś? W jaki sposób do tego podszedłeś? Czyli szukać tego zasobu w środku człowieka. Dasz radę, skoro tamtej sytuacji dałeś radę, to co z tamtej sytuacji możemy zabrać, żebyś też tutaj sobie dał radę? To, o czym mówiłam bardzo mocno, czyli zrozumienie przekonań i ich zmiana, to jest to, co wam pokazywałam w modelu SPECE, czyli nie, wiecie, najgorsze, co jest, jak się martwicie, jak ktoś mówi, stary, nie martw się, tak? To jest najgorsze, co można powiedzieć, bo kompletnie nam to nie pomaga, ale zrozumienie, okej, powiedz mi, w co ty teraz wierzysz, jakby jakie masz myśli, które powodują, że ci się wydaje, że się nie uda, tak? Bo jeżeli wyciągniemy je na światło zewnętrzne, to wtedy mówimy, okej, a czy znamy kogoś, kto właśnie w podobnej sytuacji to ten, nie? I to w takim razie, w jaki sposób ta osoba musiała myśleć, w związku z tym, nad czym ty możesz u siebie pracować, żeby budować to nowe połączenia neuronowe. I ostatnia rzecz, to bardzo ciekawa, jeśli chodzi o metody tutaj coachingowe, to jest zdefiniowanie, czym jest porażka. Czyli szczególnie wtedy, jeżeli patrząc na te efekty, osiągnięcie tych efektów, czyli rzeczy, do których chcielibyście skłonić waszych ludzi, żeby nie wiem, nowego projektu się podjęli, jakby wyszli ze strefy komfortu i tak dalej, to ogromną obawą jest właśnie obawa o porażkę. Jakby, jak to się mówi, ten fear of failure, czy obawa przed porażką, to jest jeden z podstawowych, jakby taka obawa, która naprawdę w ogromnej mierze nam przeszkadza korzystać z naszego potencjału. I ja bardzo często pokazuję to, że
W ogóle emocje, czy jakby jak czujesz się zmotywowany, taki napowerowany, to gwarantuję Wam, że ilość działań, które podejmiesz, będzie dużo, dużo większa. Tak? Dlatego ja tak mocno pokazuję, że to, co Ci siedzi w głowie, jest fundamentem, bo to, co Ci siedzi w głowie, generuje odpowiednią emocję, a to emocja powoduje, że coś robisz albo czegoś nie robisz. Tak? I teraz to, co chciałabym bardzo mocno pokazać, to jest to właśnie, że my w życiu, słuchajcie, zawsze będzie tak, że będziemy mieli i pozytywne, i negatywne momenty, tak? Tak jak w życiu jest w ogóle, są dobre i złe rzeczy, tak? W każdym związku są dobre i złe rzeczy. W każdej roli, ja to zawsze mówię, jak mam dzieci, tak? Są momenty, kiedy kocham, a są momenty, kiedy bym poprosiła, żeby mnie ktoś zabrał, tak? To jest po prostu normalne. I tak samo ja mówię, że my dzielimy emocje. Są emocje pozytywne i są emocje negatywne. Oczywiście ja wiem, niektórzy mówią, żadna emocja nie jest negatywna i tak dalej. Ja sobie mówię, że one są negatywne, dlatego że one nie generują pozytywnych wibracji w nas, tak? Stres, strach, wstyd, to nie są rzeczy, które chcemy czuć, tak? Dlatego je nazywam negatywne emocje. I teraz to, co nas bardzo często powstrzymuje przed działaniem, to jest właśnie to, że my się boimy czuć te negatywne rzeczy. To jest jedyna rzecz, jakby, która powoduje, że właśnie ta nasza siła psychiczna idzie w dół, tak? Bo my tutaj mówimy, o Jezu, ja będę teraz czuł strach, będę, nie wiem, wygłupię się, tak? Nie uda mi się, nie? I dlatego to jest strasznie istotne, jak my w rolach menedżerskich czy HR-owych możemy pokazywać ludziom, czym tak naprawdę jest porażka, tak? I ja to bardzo często mówię, że właśnie to, co powiedziałam, że ta niechęć do odczuwania tego wstydu, strachu, tych negatywnych emocji powoduje, że my nie działamy. A tak naprawdę, gdybyśmy naszym ludziom pokazali, że czym jest porażka, czy tym, że spróbowaliśmy i się nie udało, czy tym, że w ogóle nie spróbowaliśmy i siedzieliśmy w tej strefie komfortu, czyli tak jakby odnieśliśmy porażkę, zanim w ogóle spróbowaliśmy, tak? No bo zobaczcie, jakie to jest strasznie istotne. I teraz jeżeli my będziemy jakby budować tutaj tą siłę tego człowieka, słuchaj, ja Ci w ogóle od razu powiem, to nie jest tak, że tobie się od razu uda, nie? Absolutnie. Najpierw 10 razy się potkniesz i z mojej strony jest przyzwolenie na to, żebyś to próbował. Dlatego podsumowując to badanie, budowanie tej siły psychicznej, to jak to mówię, to nie chodzi o długi proces, na który wiecie, no, nikt z nas ani nie ma czasu, ani nie ma kompetencji, bo nie jesteście w rolach jakby terapeuty, ale to nie o to chodzi, jakby budowanie tej siły psychicznej. To jest systematyczny proces, który buduje pozytywne emocje, dzięki którym osiągamy to, co chcemy. A pozytywne emocje budujemy dzięki dobrym połączeniom neuronowym, czyli zmianom tych przekonań. Z założeniem nigdy tak nie będzie i to, że nie masz takiego stanu, nie oznacza, że masz niską siłę psychiczną. To jest stan bardziej przybliżony do rzeczywistości i tak on naprawdę wygląda. I chodzi o to, żeby się nauczyć rozumieć, dlaczego wpadasz w dołek i jak z niego wychodzić. I do tego właśnie, między innymi ja stosuję ten model SPECE, o którym Wam powiedziałam. Czyli podsumowując jakby co dalej, to co powiedziałam, powróćmy do modelu Carol Dweck, która mówi, że te efekty to jest potencjał potencjałem i możemy jak najbardziej go dalej jakby się kształcić, nowe umiejętności, ale bardzo często my idziemy na kolejny kurs nie dlatego, że nie mamy potencjału, ale dlatego, że nie potrafimy poradzić sobie na przykład z tym dialogiem wewnętrznym, który podburza to całe nasze poczucie pewności siebie. I do tego zdecydowanie Wam właśnie polecam stosowanie tego modelu także z Waszymi ludźmi. Ja pomału, słuchajcie, zacznę włączać opcję czatu i tak jak mówię merytorycznie, ja tylko jeszcze dodam, merytorycznie jakby ja się zmieściłam w czasie i kończę tę godzinę, także jeśli ktoś nie może zostać, to absolutnie rozumiem, że możecie się już wyłączyć. Ja co jeszcze chciałam Wam zaproponować, to powiedzieć, a co by było, że zamiast my być tym coachem dla ludzi, nauczylibyśmy ludzi self-coachingu. I to tak jak często powtarzałam, że zamiast my budować kariery dla ludzi, przewidywać, kim oni mają być, na które stanowisko mają iść, co by było, gdybyśmy my ich nauczyli tak naprawdę, żeby oni coś takiego dla siebie budowali. I tak samo jest z coachingiem. Jedyna różnica, tak jak mówię, coaching według ICF-u, to jest wtedy, kiedy coach, czyli menadżer, wspiera tego klienta, czyli tego pracownika, w wykorzystaniu jego właśnie potencjału, czyli żeby rósł ten człowiek, żeby osiągał te efekty. A co by było właśnie, gdybyśmy my naszych ludzi nauczyli, że hej, 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 ty jesteś tu, ty możesz tak naprawdę nauczyć się sam się coachować, jak się niektórzy śmieją, nie wierzą, że ja się coachuję każdego dnia, tak? Za pomocą między innymi modelu SPECE, tak? Żeby
ty masz szansę dla siebie rosnąć tutaj, żeby te efekty osiągnąć. Także filozofia Kaizen, tak, też tych małych kroków. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o metodykę. Teraz pytania, co dalej? No właśnie, ja jeszcze chciałam wam powiedziałam, że dla tych z was, którzy mają ochotę mocniej nad tym popracować, tak, czyli chcecie wziąć trochę na barki, zostanie lepszym coachem, tak, to ja, albo na przykład chcecie bardziej waszych ludzi tak naprawdę nauczyć coachingu, to ja chciałam was bardzo mocno zaprosić do programu, z którego się tak ogromnie cieszę. Część z was, która jest tutaj na naszym webinarze, jesteście członkami też tego programu, self-coaching program, którego właśnie fundamentem jest uczenie ludzi zostania coachem dla samego siebie. Ale ponieważ jakby w ramach tego programu, tutaj struktura tego programu, on ma różne szkolenia rozwojowe, takie coachingowe, właśnie wzmacniające siłę psychiczną, to wszystko, co tak naprawdę potrzebujemy, żeby te efekty osiągać. Oprócz tego raz w tygodniu ja prowadzę takie godzinne sesje coachingowe, które są prowadzone live. Czyli tak jak teraz z wami pracuję, to pracuję jakby coachingowo. Osoby się zgłaszają na coaching, oczywiście w formie kompletnie anonimowej, tak żeby zachować też poufność. I ja na live coachuję te osoby po to, żeby cała reszta też widziała właśnie w jakim, może tak chcę powiedzieć, w jakie maliny wpadamy, tak? Za pomocą swojego sposobu myślenia. Wyciągamy te przekonania niepotrzebne i dla tych, co się chcą uczyć coachingu, to może być fenomenalna metoda. Jakby możecie to sobie obserwować, jak to się robi, jak to się na tym pracuje i tak dalej. A z drugiej strony, jeżeli właśnie macie ochotę popracować dla siebie nad coachingiem, to także możecie to też robić. I myślę, że wiecie, będąc też w HR-ze, że coaching generalnie jest bardzo drogim narzędziem. Jeżeli to jest jakby narzędzie proponowane w dużej mierze menadżerom i najczęściej jakby z wyższego szczebla, pojedyncza sesja to jest między 1500 a 2000, to self-coaching program, marzyłam o tym, żeby stworzyć coś, co jest mega dostępne, to jest 99 zł. No, słuchajcie, to jest naprawdę, uważam, że za taką cenę każdy z nas może się stać tak naprawdę coachem dla siebie, ale też dla innych. I teraz, jeżeli wy nie chcecie rozwijać swoich umiejętności, to być może możecie tak naprawdę pomóc też waszym ludziom. O, Weronika tutaj pisze, polecam self-coaching program, cieszę się ogromnie. Dobrze, słuchajcie, ja tutaj przyjrzę się pytaniami, absolutnie rozumiem, że część z was musi iść, ale część z was, jak macie ochotę, zostańcie jeszcze, bo tutaj jakby na pytania będę odpowiadać i zostanę, postaram się zostać tak długo, jak tutaj jesteście. Dobrze, ja tutaj pójdę tak. Ktoś pisze tak, ja czuję rozdwojenie, jednocześnie HR-owiec, od którego oczekuje się świecenia przykładem, a jednocześnie mam spadek związany z obawą moich bliskich, swoje miejsce pracy i połączenia roli zaangażowanego pracownika i odpowiedzialnej mamy. Dziękuję bardzo za ten komentarz, bo to jest dokładnie to, co ja wam mówię. Bardzo trudno na przykład budować siłę psychiczną u innych, jeżeli najpierw nie pracujemy nad tą siłą psychiczną u siebie. I teraz jak tutaj piszesz, że czujesz rozdwojenie, że powinnaś świecić przykładem, a jednocześnie masz spadek, to ja myślę, że gdyby ściągnąć ten ciężar z siebie na zasadzie, co to znaczy świecić przykładem, a może świecenie przykładem polega na tym, żeby pokazać ludziom, ja też mam dzisiaj doła, ja też dzisiaj mam spadek, ale wiesz co, ja ci pokażę, jak ja sobie z tego wychodzę, bo to nas spala, że my próbujemy właśnie, tak jak z tą krzywą, udawać po prostu generalnie ideały. Z ciekawości wam powiem, chcę się zgłosić do Forbes Woman na napisanie artykułu, bo czytam czasami to czasopismo i przeraża mnie czasami, jak czytam te historie kobiet w biznesie, które jak czytasz, to już wpadasz w dół, na zasadzie takiej wow, to są takie silne kobiety, które wszystko osiągają, a ja wiem, pracując coachingowo z wieloma tymi silnymi kobietami, że za tą siłą, za tym świeceniem przykładem, o czym tutaj powiedziałaś, jest wiele tak naprawdę wyzwań. I ja sobie myślę, że gdybyśmy dużo częściej pokazywali ludzką twarz, nie pokazywanie, rozpłakiwanie się, generalnie pokazywanie, jak sobie nie radzicie, ale ludzką twarz, ja też mam doły. I wiesz co, ja ci pokażę, jak ja z tego wychodzę, to ja uważam, żebyśmy w ogromnym stopniu na tym skorzystali. Ja zawsze opowiadam o takim programie, który prowadziłam, to była chyba Bułgaria akurat, kiedy to się wydarzyło, Living Leadership. I to był właśnie program, gdzie sobą chcieliśmy jakby inspirować naszych ludzi, nie technikami różnymi i tak dalej. I tam jest takie ćwiczenie River of Life, czyli taka rzeka życia. I w ciągu 7 minut trzeba opowiedzieć o sobie, przedstawić siebie za pomocą kilku wydarzeń w twoim życiu, które ukształtowały cię jako człowieka, tak? I na tej rzece życia różne rzeczy się wydarzają. Czasami lepsze, czasami gorsze. I ćwiczenie polegało na tym właśnie, żeby budować tą autentyczność. I
żeby był dobry wzór, to najpierw senior manager opowiadał o swojej rzece życia, żeby jakby pokazać ludziom, jak głęboko można różnymi rzeczami się podzielić, a potem reszta tak naprawdę jakby też to dla siebie budowała. I pamiętam jak dziś, jak to był dla mnie bardzo mocny przykład, kobieta, menadżerka, senior menadżerka, bardzo hard taka kobieta, zresztą to była firma produkcyjna, tam nie było, wiecie, takich mięciutkich rzeczy, tam był naprawdę taki jakby twardy klimat, bym to nazwała. I ona była taką naprawdę twardą kobietą. I ona opowiadała o tej swojej rzece życia. I w pewnym momencie ona powiedziała, jak urodziła pierwsze dziecko, co wywaliło, ona miała wtedy 38 lat, wywaliło jej życie do góry nogami, ale potem, to jeszcze nic, bo mówi, 2 lata później, jak miała lat 40, urodziła dziecko, które jest chore. Jakby jest chyba z porażeniem mózgowym, no w każdym razie dziecko kompletnie niepełnosprawne. Jak ona o tym powiedziała, ja mam teraz aż dreszcze, bo sobie zawsze to przypominam, słuchajcie, ona się rozpłakała. Ona się rozpłakała przed swoim zespołem i ja miałam tą przyjemność obserwować to kompletnie z boku, gdzie ja widziałam, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy nagle zobaczyli, że ich szefowo ma ludzką twarz, jakby że jest człowiekiem i przez swoje też dramaty przechodzi. I dla wielu ludzi to było bardzo niekomfortowe na początku, jakby oni to znali, tą twardą liderkę, taką wiecie, konkretną kobietę, natomiast tutaj zobaczyli, że ona miała ogromne wyzwania życiowe, ale dzięki temu, że ona się odważyła pokazać, nie była ciągle tym wiecie, właśnie przykładem non-stop dla ludzi, ona pokazała, że jest człowiekiem i pokazała, jak ona sobie radzi teraz z tą sytuacją. Ja wam powiem, że magia, która powstała między tym zespołem a tą kobietą, to było coś niesamowitego. I teraz dlatego właśnie, jak tutaj widzę komentarz, że z jednej strony muszę świecić przykładem, a z drugiej strony mam swój spadek, to co ja powtarzam, najpierw musimy siebie self-coachować, tak? Jakby musimy sobie pomagać. Dlatego ja mówię, że ja się non-stop mierzę z trudnościami, dlatego że non-stop wychodzę ze strefy komfortu. To w związku z tym ja muszę siebie coachować, ja muszę się zrozumieć, co się ze mną tak naprawdę dzieje, nie? Ale mam pełne prawo nie zawsze być na górce. Okej, idę dalej, to bardzo ciekawy komentarz, także mnie tutaj zainspirował. Posługiwanie się terminologią wojenną jest coraz częściej wykorzystywane przez media. A ciekawe, nie róbmy tego jako coachowie, pracownicy, HR czy menedżerowie. Określanie ludzi jako żołnierzy potęguje dodatkowy silny stres. To terminologia dla wojska, nie dla biznesu. Ja bym powiedziała tak i nie. Wiecie, że WUKA jako terminologia volatility, uncertainty, complexity, ambiguity pochodzi z wojska. Jakby to była terminologia, która była używana w Stanach do trenowania żołnierzy, do tego, w jaki sposób teraz wygląda jakby front wojenny, tak? Że to już jakby jest ta zimna wojna, wojna polityczna i tak dalej. I oni w oparciu o tą metodologię jakby właśnie musieli się szykować na rzeczy nieprzewidywalne i tak dalej. I biznes też to zabrał jakby z terminologii wojskowej. Powiedział, hola, hola, poczekajcie. A czy WUKA, czy jakby to, przez co my przechodzimy, że jest ogromne tempo zmiany, tak? Volatility, non-stop zmiana ze zmianą. Uncertainty jest ogromna ilość niepewności. Ja nie mówię o tej sytuacji teraz, tylko nawet kiedybyśmy na górce, niepewność, nie wiadomo co zrobi nasz, że powiem, koncern, który ma siedzibę, nie wiem, w Stanach, jakie to będzie miało wpływ na nas, jak Stany są powiązane z Chinami i tak dalej, ten complexity i tak dalej. W związku z tym ta terminologia wojskowa też przyszła do biznesu. Absolutnie się zgadzam, że to wcale nie chodzi o to, że my tu musimy być żołnierzy, ale co jest przewrotne właśnie, że niestety jakby tą terminologię ja po to pokazuję, że menadżerowie często stają w roli dowódcy, którzy po prostu wymyślają te rzeczy tam na przyszłość i mówią, Jezus, na wojnie, ja nie mam czasu się zajmować tymi ludźmi z tyłu, oni po prostu muszą być silnymi żołnierzami. Natomiast absolutnie, tak jak ten czy dowódca i żołnierz musi być silny, tak jest człowiekiem i ma pełne prawo być słaby, tak? I dlatego o tym tak bardzo mówię, tak? Jakby z tej perspektywy. Ale rozumiem, że nie każdego może to zachwycać, ta terminologia. Czy będzie dostępna prezentacja? Ona będzie dostępna w nagraniu, czyli osobnej prezentacji nie wysyłam, natomiast ona jest w nagraniu i jak najbardziej tutaj będzie. Dobrze, czy do self-coaching program można dołączyć w każdej chwili? Tak, czy są jakieś terminy? To jest comiesięczny program, czyli tak jak na przykład teraz mamy maj i każdy miesiąc jest dedykowany danemu tematowi. Teraz szkolenie wprowadzające, szkolenie rozwojowe, które prowadzimy, jest na temat właśnie 4 poziomów energii, czyli zbuduj swoją moc, czyli też bazując mocno na sile psychicznej. Ale
Jakby i tematów jest masa, jak zmieniać przekonania, będziemy pracować, jak budować pewność siebie. To wszystko, czego my potrzebujemy jako ludzie, żeby być efektywni w biznesie. Natomiast, co jest istotne, na sesje coachingowe przynosimy to, co nam siedzi. Tak naprawdę w związku z tym nie ma cyklu, który mówi, o, w tym miesiącu nie coachujemy nikogo, kto nie przyjdzie z siłą psychiczną. Ludzie przychodzą z bardzo różnymi rzeczami. W związku z tym tak naprawdę nad wszystkim pracujemy, co się pojawi. I co jest istotne, że dołączać można w każdym momencie, a ja Wam nie pokazałam, że dołączać można właśnie w każdym momencie, ale oczywiście jakby jak dołączacie, no to nie macie dostępu jakby do tego, żeby być coachowanym w miesiącach wcześniejszych i tak dalej, tak? Ja tylko dodam, że ja dla Was przygotowałam taką rzecz dodatkową, że dołączyć można zawsze i zrezygnować można zawsze, czyli można wejść i tak naprawdę zobaczyć, to jest dla mnie albo to nie jest dla mnie i tam jak dołączacie, dostaniecie wiele dodatkowych, ja to mówię, takich bonusów, dzięki którym jeżeli nawet mówicie, a to nie jest program dla mnie, wychodzicie, to ilość szkoleń, które zatrzymujecie i tak jest jakby ogromnym takim dodatkowym bonusem. I to, co jest też istotne, to dołączyć można zawsze, ale dla tych jeszcze, którzy teraz dołączają i dołączą, to dostaniecie maila, tak nawet do kiedy jest taki bonus, to dostajecie dostęp bezpłatny do kursu jak zarządzać własną karierą w świecie WUKA. I to możecie, to jest bardzo ciekawy kurs, gdzie Wam się może wydawać, no gdzie ja teraz będę zarządzać karierą, ale kiedy przychodzą takie turbulencje, warto się zastanowić, jakie są moje talenty, jakie są moje wartości, z czego płynie moja siła, tak? I możecie ten bonus, czyli ten kurs zrobić dla siebie, albo możecie dać swojemu pracownikowi. Większość ludzi ma obawy przed byciem pewnym siebie ze względu na to, że jest ona odbierana negatywnie i to przez przełożonych. Ja myślę, że to niepewność siebie jest odbierana negatywnie, a arogancja, tak? Bo jakby czytam kilka rzeczy. Jakby z jednej strony my bardzo często na programach menedżerskich, to o czym tu piszesz, mówimy o tym, że jak nie mamy dojrzałego przełożonego, to jeżeli my pokażemy, że potrafimy wiele, to stanowimy pewnego rodzaju zagrożenie, tak, dla naszego przełożonego, w związku z tym lepiej jakby się nie pokazywać, tak, no bo stanowimy gdzieś tutaj zagrożenie. Natomiast ja myślę, że tutaj jest kluczowa umiejętność, właśnie między innymi też w tym self-coachingu, jeżeli trudnością, którą tutaj widzisz, jest na przykład to, że twój przełożony jakby może cię zdegradować albo właśnie jakkolwiek do tego podejdziesz, to ja bym się bardziej zastanawiała, ile cię kosztuje jakby wierzenie non-stop w to, że lepiej nie być pewnym siebie, bo mi przełożony taką rzecz tak naprawdę jakby może mi przeszkodzić, tak? I wtedy trzeba by było mocniej na tym tak jakby u ciebie popracować. Ja nie wiem, że to twój przykład, jakby, że to ciebie dotyczy, ale jakby podajesz ten przykład. Trzeba by było mocniej popracować, jakie inne przekonanie zbudować, które pozwoli ci być pewnym siebie, ale wcale nie będzie oznaczał, że ty podkopiesz przełożonego, bo może tak naprawdę jedną ze strategii, którą musisz robić, to jest wzmacnianie twojej relacji z przełożonym, trochę budowanie ego tego przełożonego, żeby i on rósł, bo jak on rośnie, to i ty rośniesz, nie? To ja bym jakby, tak jak powiedziała, nie chowałabym, ja nie mówię pewność siebie pod tytułem arogancja, ale mówię o takie przekonanie wiary w swoje własne siły, tak? W to, że dam radę, w to, że ja nie muszę podkopywać i powiedzieć szczerze moją przełożoną, co o nim myślę, bo to myślę, że jeśli chodzi o efekty, to będzie słabe, ale wierzyć w to, co ja chcę zrobić, jakie tak naprawdę rzeczy chcę osiągnąć. I owszem, jeżeli mam przełożonego po tej stronie, jako ten interferences, tak? To jak ja mogę sobie z tym poradzić, żeby jednak osiągać to, na czym mi zależy. Dobrze, dziękuję za webinar. Czy będzie dostępne nagranie? Tak jak mówiłam, będzie, dostaniecie maila z dostępem do nagrania i jest też określona ilość czasu na ten nagranie. Jak wygląda organizacja takiego webinaru, takiego programu? Organizacja polega na tym, że jak się zapisujecie, to tak naprawdę dostajecie dostęp do panelu, czyli jakby jest panel kursowy, self-coaching program i zawsze na początku miesiąca dostajecie pierwszego danego miesiąca, dostajecie jaki jest harmonogram w tym miesiącu, tak? Czyli tak jak Wam pokazuję, w ramach jest pakiet i standard i pakiet menedżerski. Ci, co są menedżerami, to mogą to zwiększyć sobie o dodatkowe szkolenie menedżerskie czy o business coaching jeszcze. I dostajecie harmonogram, który mówi, że szkolenie wprowadzające do self-coaching program jest 3 maja, rozwojowe jest 6 maja, sesje coachingowe są wtedy i wtedy. Jest wszystko rozplanowane na cały miesiąc. I teraz, co jest istotne, też dostajecie
dostajecie taki workbook, nad którym pracujecie przez cały miesiąc. I co jest istotne, wy możecie się zgłosić na te sesje coachingowe i wtedy się z nami kontaktujecie. Jak już się zapisujecie, to tam jest wszystko napisane, jak się zgłosić. I wtedy jakby bierzecie udział live w tej sesji coachingowej, tak jak mówię, w pełni, w sposób poufny. Ci z was, którzy nie mogą, bo dlatego taką moim założeniem było to, żeby taki program był non-stop dostępny, tak? Wtedy, kiedy potrzebujesz, wtedy, kiedy na przykład przychodzi ten spadek, to wtedy na przykład sobie posłuchasz sesji coachingowej, która była prowadzona z innymi osobami i widzisz, w jaki sposób te osoby z dołka wychodzą. W związku z tym ty też możesz się tego nauczyć. Wszystkie sesje, wszystkie szkolenia, wszystkie sesje mentoringowe, bo też przez cały miesiąc możesz zadać dowolne swoje pytanie, to się nazywa zapytaj coacha, i raz w miesiącu też dostajesz termin, jest sesja mentoringowa, gdzie odpowiadam na wszystkie pytania. Ona jest też w podobny sposób prowadzona jak tutaj, przy czym jakby wy też bierzecie udział w tej sesji live, albo tak jak mówię, wszystko jest nagrane, czyli macie dostęp do wszystkich tak naprawdę, do wszystkich materiałów, do wszystkich sesji, wszystko jest nagrane i wy tak naprawdę logujecie się do Self Coaching Program i wybieracie sobie, co macie ochotę oglądać, czego macie ochotę posłuchać, bo możecie oglądać, albo możecie tylko sobie tego posłuchać, tak? Także tu jest ta strona, możecie sobie tutaj to zobaczyć. Także terminy są różne, czasami są sesje o 10, czasami o 14, czasami o 16, tak żeby jakby trochę zaopiekować się całym dniem, bo różnie możecie też mieć swoje zobowiązania. Słuchajcie, czy jeszcze jakieś pytania są z waszej strony, czy dotyczące tego programu, czy dotyczące w ogóle sesji jakby budowania tej siły psychicznej, tak jak mówię, to jest czas dla was, ci z was, co jeszcze chcą zadać jakieś pytanie, jak najbardziej tutaj też jestem, mocno was zachęcam, słuchajcie, do tego, żebyście dołączyli, to było naprawdę zawsze moje marzenie, żeby ten program zbudować, bo mi zawsze było szal, że pracując indywidualnie, tak żałowałam, że inni nie widzą, że ta osoba też się z tym mierzy, bo dzięki temu mogliby zobaczyć, ty nie jesteś jedyna. Aha, wszystko ze mną, to tak jak tutaj ktoś powiedział, o dobra, bo już jakby w swoim własnym świecie mi się wydawało, że coś ze mną źle, tak? A tu możesz zobaczyć, nie jesteś jedyny czy jedyna z tymi przekonaniami, w związku z tym jesteś normalna, tak? Bo tak jak mówię, my żyjemy w świecie tego stawiania się na świecznika, udawania, jacy jesteśmy cudowni, a tak naprawdę u każdego z nas to tak wygląda. I jeżeli masz metody, tak? Jakby pracujesz ze mną na przykład coachingowo, albo widzisz, jak innych coachuje i też z tego zabierasz, jak nad tym dla siebie popracować, to wtedy widzisz, że to tak naprawdę ma sens. I ja marzyłam, żeby ten program stworzyć, dlatego że mówię, jak pracuję indywidualnie, to po pierwsze jest to naprawdę, praca coachingowa jest drogą pracą i mało którą osobę naprawdę ze swojej jakby tak kieszeni stać na to, żeby iść na coaching, a z drugiej strony jak widzisz tylko siebie i w swoim własnym sosie siedzisz, a widzisz, że inni też mają podobne wyzwania, to jest coś niesamowitego jakby to obserwować. Dziękuję, dużo dobrej energii, cieszę się ogromnie, słuchajcie, że tą energię też gdzieś tutaj czuć. Dobrze, słuchajcie, nie będę was trzymać dłużej, jeżeli nie ma jakichś dalszych jeszcze pytań, to tak naprawdę będę już pomału kończyć, tak mamy godzinę 20, ale tak jak zapowiedziałam, dla tych, co mają czas, mają ochotę zadać dodatkowe pytanie, to ja dla was jestem. Dziękuję serdecznie, zapraszam was bardzo serdecznie, tak jak mówię, na self-coaching program, żebyście pracowali dla siebie nad tym, a jak chcecie zostać jeszcze lepszym coachem dla swoich ludzi, to też jak najbardziej. I przypominam tylko, słuchajcie, dostaniecie maila, do kiedy jest ten bonus, czyli jest ten dostęp do tego kursu. Ja też dodam, ja wspominałam to u wielu webinarach, czyli jak budować odporność psychiczną, jak wzmacniać zaangażowanie ludzi i tak dalej. Wszystkie te webinary macie też w tym pakiecie Self Coaching Program. Wszystkie nowe webinary, które ja nagrywam, one schodzą z sieci, a w Self Coaching Program one tam wszystkie są. Także ja to się czasami śmieję, że trzeba uważać, żeby później z czasem, jak to jest właśnie tak budowane, nie zatracić w ilości jakby oglądanych szkoleń. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę cudownego dnia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia.